Dzień dobry pani profesor, bardzo się cieszę, że pani z nami jest. I oddaję pani głos na chwilkę jeszcze. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie, bardzo mi miło, że mogę dzisiaj być z Państwem. Zawsze wspieram Państwa działania i bardzo kibicuję, żeby te działania przyniosły efekty takie no niewymierne, czyli Państwo macie duży wkład akurat w walkę o programy lekowe, czyli te nowoczesne terapie, i kibicuję o dalszą walkę, żeby te programy lekowe były rozszerzone i te terapie nowoczesne były w Polsce dostępne. Dziękuję bardzo pani profesor. A ja chciałam wam jeszcze od siebie powiedzieć, że pani profesor jest szefową kliniki dermatologii w Olsztynie, Uniwersyteckiej Kliniki Dermatologii. I takim konikiem, myślę, że pani profesor tutaj potwierdzi, i dużym zainteresowaniem akurat u pani profesor cieszy się dieta włószczycy. Pani profesor też prowadziła wiele badań i analizowała wiele, wiele różnych prac naukowych na ten temat, więc myślę, że to jest znakomita okazja, żebyście też mogli się dowiedzieć na temat diety włószczycy, ale też na temat leczenia łuszczycy, a dodatkowo jeszcze ośrodek, który pani profesor prowadzi, też bardzo, bardzo fokusuje się na leczeniu łuszczycy, czy wspieraniu leczenia łuszczycy poprzez metody balneologiczne, więc myślę, że to też może być bardzo ciekawe. A na początek zaproszę was do obejrzenia filmiku na temat infolinii, ponieważ spotkaliśmy się dzisiaj w ramach projektu PSOES Łuszczyca, w ramach którego powstała infolinia, ale też między innymi takie spotkanie jak dzisiaj i wiele, wiele innych spotkań. I w ramach infolinii, w ramach tego projektu możecie też skorzystać z infolinii łuszczycowej, ale zobaczcie filmik najpierw. Pani profesor, korzystając z tej okazji, że jest pani z nami, chciałabym zapytać, ponieważ prowadzi pani klinikę w Olsztynie, jakie metody tak bardziej precyzyjnie państwo w klinice stosujecie, jakie leczenie? Przede wszystkim chciałabym zaznaczyć, że tak jak powiedziała pani, łuszczyca jest chorobą wyjątkową. Zmiany nie są tylko na skórze, ale jest to sygnał, że mamy do czynienia z ogólnoustrojowym zapaleniem. A więc nie chodzi tylko o redukcję zmian skórnych, ale leczenie tego zapalenia ogólnoustrojowego. Dlatego też każdy pacjent, który do nas przychodzi, musi być przede wszystkim edukowany. I staramy się wytłumaczyć pacjentowi, że niestety, ale skuteczne leczenie łuszczycy również zależy od samego pacjenta. I pacjent powinien trochę zmienić swój styl życia, poprawić swoją dietę, zredukować ilość pitego alkoholu, a lepiej wypić kieliszek czerwonego wina, które zawiera resweratrol, czyli antyoksydant, zredukować papierosy bądź najlepiej je rzucić, zadbać o swoje zdrowie, czyli o wykluczyć zmiany próchnicze w jamie ustnej, i systematycznie stosować rekomendowane przez nas leczenie. Zgodnie z konsensusem i rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, oczywiście jeśli widzimy, że pacjent nie ma nasilonych bardzo zmian skórnych, bez zajęcia płytek paznokciowych czy okolic płciowych czy skóry ogłosionej głowy, możemy przystąpić do działania stosując preparaty zewnętrzne bądź fototerapię. Bardzo ważne jest to, co zaznaczyłam, że jeśli widzimy u pacjenta, że jest zajęcie płytek paznokciowych, może to być pierwszy sygnał, który mówi o tym, że dojdzie do łuszczycowego zapalenia stawów. I akurat mam szczęście w swoim ośrodku bardzo ściśle współpracować z reumatologiem i moją przyjaciółką, panią profesor Krajewską-Włodarczyk, która jest szefową reumatologii, razem popełniłyśmy wiele prac naukowych, między innymi polegających na wczesnym rozpoznaniu łuszczycowego zapalenia stawów na podstawie oceny płytek paznokciowych.
I jeśli widzimy, że pacjent zgłasza bóle, jeśli ma zajęcie płytek paznokciowych, moim zdaniem jest już to wskazanie do włączenia leczenia ogólnego. I oczywiście, jeśli chodzi o leczenie ogólne, to również nasilenie zmian skórnych powinno być takim wskazaniem. I stosujemy oprócz klasycznych terapii, czyli metotrexat, cyklosporyna, retinoidy, po leki biologiczne, które w naszej klinice są już stosowane od 2006 roku, czyli bardzo, bardzo wcześnie. Pani profesor, a jeśli weźmiemy pod uwagę metody balneologiczne, jaką rolę one odgrywają w leczeniu łuszczycy? Uważam, że bardzo istotną i takim znamiennym, sztandarowym przykładem są znane uzdrowiska nad Morzem Martwym. Oczywiście mało z nas sobie może pozwolić na wyjazd nad Morze Martwe, ale moglibyśmy pomyśleć, jak stworzyć podobne warunki nawet u siebie w domu. Mój nauczyciel i przyjaciel, pan profesor Placek, który jest znanym naukowcem działającym od wielu lat i zajmującym się leczeniem łuszczycy, nauczył mnie, aby polecać pacjentów stworzenie takiego mikromorza martwego u siebie w łazience. 6 kg soli kuchennej, najlepiej kamiennej, nie musi być z apteki, bo jednak to bardzo podraża koszt, do pół wanny wody i stworzymy oczywiście nie taki sam roztwór, ale troszkę przypominający może zwiększone zasolenie i ta kąpiel powinna trwać 10-15 minut. Bardzo ważne jest to, że stwarzając zasolenie o dużym stężeniu, zgodnie z fizycznymi warunkami osmozy, zmiany, te cytokiny prozapalne, te białka prozapalne, które znajdują się w wykwitach łuszczycowych, są jak gdyby wyciągane do roztworu, w którym pacjent się kąpie i po takiej kąpieli powinno być spłukane ciało i natychmiast nawilżone. Ponieważ niespełnienie tego warunku zmycia tego hipertonicznego roztworu soli spowoduje bardzo duże pieczenie, duży dyskomfort i podrażnienie zmian łuszczycowych. Połączenie ze słońcem, w tej chwili mamy pewną okazję cieszyć się słońcem w Polsce, pamiętając o tym, że 70% pacjentów obserwuje poprawę po ekspozycji na słońce, tą metodę również stosujemy lecząc pacjentów za pomocą fototerapii. Ale tu bardzo ważna uwaga, 30% pacjentów niestety nie toleruje słońca bądź obserwuje zaostrzenie po słońcu. Szczególnie pacjent spragniony słońca, wcześniej nieprzygotowany, jeśli idzie na plażę i chce zbyt długo tym słońcem się pocieszyć, może spowodować oparzenie skóry, który będzie tak zwanym objawem Koebnera, czyli pewnym urazem, który może podstymulować później wręcz przeciwnie wysiew zmian łuszczycowych. A więc powinniśmy też pamiętać o pewnym hartowaniu skóry. Tu jeszcze wspomnę o takiej postaci łuszczycy, którą nazywamy photosensitive psoriasis, czyli łuszczyca ze światło nadwrażliwością. I to jest ta grupa pacjentów, u których słońce powoduje pogorszenie zmian łuszczycowych, i czasami u tych pacjentów obserwujemy rozwój chorób autoimmunologicznych częstszy niż w grupie kontrolnej. Pani profesor, czy tak się dzieje, czy tak się dzieje u jakiejś takiej specyficznej grupy osób? Czy może to się dziać dlatego, że wcześniej wielokrotnie stosowaliśmy fototerapię i jakby skóra już przyjęła tą dawkę Juli, którą może przyjąć w ciągu swojego życia? Nie, to są pacjenci z pewnymi predyspozycjami genetycznymi i faktycznie w rodzinach tych pacjentów albo u tych pacjentów obserwujemy większą ilość chorób autoimmunologicznych w wywiadzie. I jeden z moich pacjentów z taką zgłaszaną nadwrażliwością i pogorszeniem zmian w okresie lata był leczony jeszcze na początku, gdy rozpoczynaliśmy leczenie preparatami biologicznymi, blokerami tumor necrosis factor alfa, czyli tym najpopularniejszą, najstarszą grupą leków biologicznych i niestety rozwinął toczeń układowy.
I tutaj no, należy bardzo być takim skrupulatnym i jednak z tymi pacjentami porozmawiać, jaka jest tolerancja. W tej chwili mamy wybór różnych preparatów i u pacjentów, którzy mają w wywiadzie choroby autoimmunologiczne bądź toczeń, w tej chwili możemy powiedzieć śmiało, że preparaty anty-TNF nie są wskazane. Stosujemy blokery interleukiny 17 bądź interleukiny 23. Ja też widziałam takie wyniki właśnie podczas konferencji, o której Pani wcześniej wspominałam, International Psoriasis Council, że właśnie interleukina 23 jest tak naprawdę najlepiej tolerowanym w tej chwili. Jest to w ogóle niesamowita grupa leków, z którą wiążemy ogromne nadzieje. Ponieważ wiecie Państwo, że łuszczyca ma tendencję do nawrotów w miejscu poprzednich zmian, czyli leczymy pacjenta, zmiany ustępują, 90% wykwitów przy pogorszeniu pojawia się w tych samych miejscach i okazuje się, że jest to spowodowane obecnością tak zwanych komórek pamięci. W trakcie rozwoju zapalenia te komórki pamięci, tak jak się szczepimy, wytwarzają się komórki pamięci, które produkują przeciwciała przeciwko danemu patogenowi, tak samo w łuszczycy. I jeśli te komórki pamięci pozostają, to wtedy łatwo pod wpływem czynnika wywołującego na pojawienie się zmian dokładnie w tej samej lokalizacji. I okazuje się, że blokery interleukiny 23 trochę hamują pojawianie się tych komórek pamięci. I na początku roku była piękna konferencja Amerykańskiej Akademii Dermatologii, gdzie przedstawiono pracę porównującą działanie blokera przeciwko interleukinie 23, czyli lek guselkumab, i secukinumab, czyli znany przeciwko interleukinie 17. I okazało się, że właśnie ten guselkumab mocniej wpływał na hamowanie komórek pamięci. W tej chwili w naszej klinice między innymi będę niedługo publikować wyniki na temat badań klasycznych leków na wpływających na komórki pamięci. Czyli ten lek poniekąd daje szansę na częściowe uzyskanie takiego przełączenia w tryb zdrowia, tak? Takiego switchu. Tak, i dłuższej remisji. I tak jak pacjenci i rozmawiamy sobie w kuluarach, potwierdza to, że pacjenci w badaniach klinicznych leczeni blokerami interleukiny 23 dłużej mają okres remisji, zdecydowanie dłużej. Czyli nawet zaproponowałam coś, co możemy nazwać latami bez zmian łuszczycowych, czyli efektywność leku oceniać po tym, jeśli go odstawimy, jak długo da okres remisji. No tak, bo remisja może być pojmowana dwojako, albo jako ustąpienie zmian skórnych, akurat w przypadku łuszczycy na lekach, albo ustąpienie zmian skórnych po zaprzestaniu leczenia. Dokładnie tak, dokładnie tak. I cały świat naukowy zastanawiał się i zastanawia się nadal, jak długo leczyć pacjenta, jak długo stosować preparaty, czy klasyczne, czy biologiczne, żeby uzyskać ten oddech, gdzie pacjent nie ma zmian skórnych, nie leczy się, czyli jest wolny od łuszczycy. I myślę, że kluczem do tego są właśnie te komórki pamięci. I w tej chwili te badania mają na celu nam pokazać, jak długo dany preparat należy stosować, żeby pacjent miał te komórki pamięci wyciszone. To jest zjawisko znane nie tylko w łuszczycy, ale także w wyprysku, w kłoniakach, więc widzimy te nawroty w różnych miejscach zmian skórnych w tych samych lokalizacjach. Także to jest taka nowość patogenezy, szalenie interesująca i stworzyła nam troszkę, no, dała nam spojrzenie zupełnie inne na tą chorobę. W przyszłości być może badania genetyczne będą dobrym wsparciem, żeby znaleźć też ten odpowiedni lek. Tak, na pewno tak. I tutaj powiem Państwu, że Ośrodek Gdański wraz z kilkoma ośrodkami w Polsce, ja też mam zaszczyt współpracować z Ośrodkiem Gdańskim, z panem docentem Nedoszytko. Ponad 1000 pacjentów mamy przebadanych, jeśli chodzi o zestaw takich najważniejszych genów, które mogą predysponować do wystąpienia łuszczycy. I teraz szukamy pewnych powiązań, zarówno w tych biomarkerach w krwi,
jak i pewnych zjawiskach badamy w zależności od tego, jaki prezentują profil genetyczny. Zobaczymy, co nam wyjdzie z tych badań. Już w tej chwili mamy piękną pracę, która porównuje ponad 1400 pacjentów chorych na łuszczycę z całej Polski w porównaniu z ponad 5000 pacjentów zdrowych. Tą grupę kontrolną udostępnił nam Ośrodek Biobanku Łódzkiego, także bardzo, bardzo młodzi, prężni ludzie. I tak naprawdę teraz nie musimy się wstydzić, prezentując wyniki na świecie, bo uważam, że to są rzeczy, którymi możemy się pochwalić. No, bardzo, bardzo ciekawe, bardzo jestem ciekawa, jak to wszystko dalej będzie szło. No, dobrze by było, żeby taka medycyna personalizowana była dostępna nie tylko w onkologii, ale też w łuszczycy czy w innych chorobach, które utrudniają codzienne, normalne funkcjonowanie, a tak naprawdę mamy te leki w zasięgu ręki, a dobrze by było nie sprawdzać ich na własnej skórze, czy zadziała, czy nie zadziała, tylko po prostu od razu dobrać ten, który będzie optymalny. Jak najbardziej, i to jest właśnie to, cały clue, o czym Pani mówi, personalizacja medycyny i leczenia. I już wiemy, że występowanie antygenu zgodności tkankowej HLA-CW6, jeśli występuje u pacjentów, gorzej pacjenci odpowiadają na blokery TNF-alfa, a lepiej na ustekinumab. To są takie pierwsze badania, które są opublikowane, ale faktycznie te korelacje genetyczne w przyszłości będą coraz częściej poszukiwane i kiedyś w przyszłości być może zbadamy profil genetyczny pacjentów chorych na łuszczycę, bo jest on bardzo różny i bardzo się różni, i wtedy zastosujemy odpowiedni preparat, który akurat na taki profil genetyczny u pacjentów będzie działał. To jest przyszłość, ale myślę, że będzie to możliwe. Ale po tym, co Pani teraz mówi, Pani Profesor, to myślę, że być może, że już teraz warto zrobić sobie takie badanie HLA-CW6, żeby sprawdzić, czy się je ma przed kwalifikacją do leczenia biologicznego, żeby lekarz mógł dobrać też już od razu ustekinumab, a nie anty-TNF-y. Zgadza się, chociaż no, te badania są pewnym kosztem, obciążeniem i nie każdy jeszcze ma dostęp, ale faktycznie warto by było to zrobić. No bo wcześniej dużo mówiliśmy o badaniach genetycznych, też na jednej z naszych konferencji była pani doktor Anna Wójcicka z Warsaw Genomics, mówiła właśnie o tych kwalifikacji do leczenia czy do dostosowywania dawek w łuszczycowym zapaleniu stawów, bo takie badania były wcześniej publikowane, ale tutaj widzę, że już powoli otwiera się też droga badań genetycznych i kwalifikacji do leczenia w łuszczycy. Miło posłuchać. Jest to na pewno duża nadzieja dla nas. Pani profesor, a proszę mi powiedzieć, tak wracając, bo myślę, że część z naszych uczestników spotkania dzisiaj jest zainteresowana, jak wygląda sytuacja ogólnie u Państwa w ośrodku teraz? Jakie są możliwości w ogóle praktyczne, żeby dostać się u Państwa teraz na leczenie? Bo ja zauważyłam, że wielu pacjentów, którzy się do nas zgłaszają, wielu pacjentów, którzy dzwonią na infolinię też PSOE Łuszczyca, to są pacjenci, którzy mieli gdzieś tam tą łuszczycę taką delikatną przez lata, a przez pandemię, przez ten stres albo przez przejście COVID-u, ta łuszczyca się bardzo nasiliła i oni myślą coraz częściej właśnie o leczeniu ogólnym albo o leczeniu biologicznym. To prawda, w okresie pandemii szczególnie widzimy prowokacje łuszczycy po COVID-zie. Mamy też przypadki prowokacji łuszczycy krostkowej, czyli tej specyficznej formy i takiej trudnej łuszczycy, ale nawet no, pacjentów, którzy pod wpływem tego stresu i depresji związanej z izolacją, bo jednak te warunki no, wybitnie były fizjologiczne nie tylko dla dzieci, ale dla nas dorosłych, pogarszają swój przebieg łuszczycy. I no, w naszym ośrodku, jeśli chodzi o hospitalizację, czeka się 3 do 3 tygodni, natomiast jest większy problem z dostaniem się do poradni. To jest nawet okres pół roku, więc nadal mam świadomość, że jest za mało miejsc i za mało pacjentów możemy przyjąć, aczkolwiek miesięcznie, jak zrobiłam kiedyś taką statystykę, przyjęliśmy w samym marcu ponad 1300 osób.
1130 osób. To byli pacjenci łącznie z fototerapią. Mamy jedną poradnię. Ja teraz będę bardzo starała się zwiększyć te nasze możliwości. Nie jesteśmy dużym zespołem klinicznym i to też nam troszeczkę utrudnia pracę, ale może się uda stworzyć jeszcze dodatkową poradnię. Natomiast mogę powiedzieć, że koleżanki w terenie i w Olsztynie, zwłaszcza w Olsztynie, to są dobrzy dermatolodzy, którzy również włączają leki ogólne, aczkolwiek nadal wymagany jest proces edukacji u podstaw i szkolenia dermatologów, żeby nie bali się metotreksatu, żeby nie bali się retinoidów, a przede wszystkim metotreksatu. Wydaje mi się, że z tych leków klasycznych akurat metotreksat jest najbardziej istotny, bo tu jest bardzo duża łączność razem z postępowaniem reumatologów, czyli lekiem praktycznie pierwszego rzutu w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów. Pani profesor, a ja jeszcze chciałabym się dowiedzieć, bo jeśli te terminy do Państwa, do kliniki są, do poradni przyklinicznej są tak odległe, a jeśli ktoś ma bardzo nasiloną łuszczycę, czy jest jakaś możliwość, żeby można było wcześniej się dostać na hospitalizację, skoro ten czas oczekiwania tam jest krótszy? Jak najbardziej. Jeśli są zmiany, które zajmują ponad 10% powierzchni ciała, jak najbardziej. Skierowanie od lekarza rodzinnego, wtedy należy zadzwonić do gabinetu lekarskiego naszej kliniki i wtedy ustalamy termin hospitalizacji, bo musi pacjent być wpisany w tą kolejkę NFZ-owską. W tej chwili mamy troszeczkę wydłużone terminy oczekiwań, takie do 3 tygodni, dlatego że jest okres bardzo ciepły i niestety jest bardzo dużo chorób infekcyjnych, głównie róży. W związku z tym, że oddziały zakaźne zajmują się teraz leczeniem COVID-u, spada to marki dermatologów, ale jak najbardziej wtedy ustalimy termin hospitalizacji i pacjent będzie u nas mógł być leczony. Warunki w szpitalu mamy 12 łóżek, więc musimy niestety zapewnić taką dość dużą przepustowość, więc hospitalizacja nie trwa zbyt długo. Naszym zadaniem jest ustalenie leczenia, zbadanie pacjenta, ustalenie postępowania i później pacjent ma opiekę w poradni przyklinicznej. Także musimy się bardzo mocno zwijać i być sprawni w tej opiece. Drodzy Państwo, ja Was zapraszam jeszcze tutaj u góry strony. Macie adres strony naszego projektu. Zapraszam Was, tam znajdziecie aktualne terminy spotkań z lekarzami, takich typowych webinarowych, które transmitujemy na Facebooku, które są też dostępne, nagrane na naszej stronie właśnie psoes.pl. Są też terminy podobnych spotkań, jak właśnie dzisiaj odbyło się z panią profesor, z lekarzami z innych ośrodków, żebyście mogli poznać ekspertów z Waszych okolic, z całej Polski, żebyście wiedzieli, że też mamy świetnych specjalistów nie tylko w Warszawie i w Łodzi, ale też w innych częściach Polski i możecie naprawdę im zaufać i oddać Waszą łuszczycę w ich ręce i to jak najszybciej, żeby uzyskać szybką remisję i wreszcie żyć pełnią życia. Tak jak słyszeliście, pani profesor mówiła, że wystarczy skierowanie od lekarza rodzinnego, jeśli macie powyżej 10% ciała, możecie być położeni nawet w ciągu 3 tygodni w klinice i już wtedy zajmą się Wami specjaliści i na pewno przybliży Was to do normalnego komfortu życia. Także pani profesor, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, bardzo ciekawe informacje. Czekam na kolejne nasze spotkanie, bo naprawdę było bardzo, bardzo interesująco. Ja bardzo dziękuję i gratuluję projektu. Naprawdę to jest... Ja widzę, jak w przeciągu 25 lat mojej pracy zmieniła się świadomość. Dzięki takim osobom jak pani, po prostu pani edukuje i zmienia się postrzeganie pacjentów chorych na łuszczycę, a przede wszystkim niesie się nadzieję. I to naprawdę jest wspaniałe. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja bym jeszcze chciała dotrzeć do tego 1 200 000 osób, które tego potrzebują, a są niestety, ja mam taką świadomość, że często z depresją siedzą w domu i nie podejmują żadnego działania, żeby poprawić swoją jakość życia. To jest przecież
bardzo, bardzo ważne. Tutaj mamy od naszych uczestników. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas, bardzo ciekawe i produktywne spotkanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo pani profesor, dziękuję państwu, że byliście z nami. Spotkanie zostało nagrane, będzie udostępnione na kanale YouTube i też na stronie psoes.pl, także serdecznie zapraszam i śledźcie nasze kolejne wydarzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję i do zobaczenia.